Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Juken, przed Wami 47. odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Serii, która dzieje się na Waszych oczach, jest serią taką, powiedzmy, rozwoju firmy transportowej, bardziej serią biznesową. W poprzednim odcinku, moi drodzy, wziąłem na spontanie, bo zresztą wszystko robimy na spontanie, transport wielkogabarytowy, ale nie okazało się to dobrym pomysłem, niestety. Z tego, co się przekonałem, i to też Wam pokażę, to na szczęście, i to mnie cieszy, bo tego się obawiałem, działają te ceny. Działają te ceny, zobaczcie, ceny zleceń spadły o połowę, są o połowę niższe. Czyli tutaj już by było milion, tam powiedzmy 100, czy milion 50, a mamy na przykład tylko 500 tysięcy. I tak ma być. Czyli do pracowników, z tego, co zauważyłem, ten kod zmieniający ceny również działa i pracownicy już też nie zarabiają po 100 tysięcy, a o wiele mniej. Dlaczego tak zrobiłem? Bo to jest właśnie seria biznesowa, w której ja chcę troszkę zmierzać się. I tak jak mówiłem nieraz, no ten mod Real Economy jest kompletnie do duszy i to w ogóle nie ma żadnego pokrycia z realiami, bo tego nie da się po prostu tutaj zrobić w taki sposób. Natomiast no też ceny normalne, jeśli już mamy wylewelowane w miarę konto na długodystansowcu, no milion, no nie było to dla mnie motywujące. Także tutaj ta seria troszkę spowolni, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o zakup ciężarówek, mam na myśli, ale będzie też bardziej ekscytująca, myślę, bo jeżeli ja dostanę 500 tysięcy za bardzo długą trasę plus pracownicy zarobią 500, no to będzie to jakoś bardziej motywowało, niż byłoby już 2 miliony na koncie. Wiecie, o co chodzi? To chodzi o to, żeby to było bardziej takie realistyczne. Chociaż to, bo moja jazda ciężarówką, jak słusznie zresztą w komentarzach często zauważacie, no mało wspólnego z realizmem. Akurat mnie nudzi jazda 90 na godzinę. Ale tak jak mówię, to jest seria bardziej biznesowa, która większość właściwie serii na moim kanale to są serie biznesowe, bo takie również znajdziecie w Farming Simulatorze, którym zamiast prowadzić typowo gospodarkę, też zrobiłem biznes i rozkręciłem to zupełnie inny sposób niż robią wszyscy. I teraz weszła nowa, bardzo popularna swoją drogą seria Supermarket Simulator, który również prowadzę na kanale. Także takie serie zajmuje jakby swoje myśli i swoją uwagę. Dobrze, moi drodzy, dziś bym chciał wbić jednak ten level, bo po ostatnim odcinku no mam troszeczkę tutaj niedosyt, więc te 1000, chociaż expa, nie mówię jakiejś długiej trasie, ale coś tam byśmy sobie wzięli. Co my tu w ogóle mamy w zleceniach? No nie mamy kasy, więc jakby no to jest odcinek, którym nie będziemy zatrudniali pracowników, nie będziemy kupowali ciężarówek. Było to w poprzednim odcinku, a że skończył on się tak, jak się skończył, to... Zresztą ostatni odcinek był dla rajdy. Tu mam jakąś koparkę, no towar jeszcze nie wieziony przez nas. W ogóle dystans rekordowy, widzowie, 5400 km. Ale to nie na dzisiaj. To nie na dzisiaj, moi drodzy. To nie dziś takie rzeczy. Obiecałem, że zrobimy najdłuższą możliwą trasę 5000 plus. Będzie taki challenge, ale ostatnio było dosyć dłuższych tras, więc chciałbym tak tych tras też nie przesadzać. Tutaj mamy co? Gdzieś z Norwegii trasę? Nie chciałbym oczywiście, widzowie, powielać rodzaju ładunku. Więc może sobie cenę według dystansu zobaczmy. Samochody z góry odpadają, tutaj mamy ładunek gabarytowy, którego mamy troszeczkę dosyć, a tu z kolei zbyt krótka trasa. Tu jest jakaś pilna dostawa na podwozie pociągu, no ale nie na moi drodzy, prawie 4000. No to znowu za krótkie, widzicie, to nie jest tak łatwo znaleźć. O, to by była niezła trasa, widzowie, gdzieś do Rzymu byśmy jechali. Jeszcze nie jechaliśmy, gdzie? Z Barcelony do Rzymu. Może byśmy tu odkryli we Włoszech jakąś trasę, prawie 1500 km. Jakiś chlor byśmy wieźli, jest ładunkiem on delikatnym. Spoczko, czyli do Barcelony, tylko mamy problem, widzowie, zanim w ogóle weźmiemy zlecenie, żebyśmy się nie wkopali, to my musimy pewne machnią zrobić, które nas niestety będzie kosztowało i będziemy już na minusie. Bo po ostatniej trasie nie zrobimy szybkiej podróży. Moglibyśmy kombinować, gdzieś tam z Francji brać zlecenie, ale właśnie tak się skończyła nasza trasa ostatnio. Kto widział, ten wie, już nie będę tłumaczył. Po prostu darujmy sobie wszelkie, widzowie, tłumaczenia. Tak jak widzicie, można powiedzieć jedno zdanie. Mi znacznie lepiej wychodzi.
rozwijanie biznesu, zarządzanie firmą, dlatego mi tu też brakuje w Eurotracku kilku takich rzeczy, o których mówię, ale to też będzie, będzie w osobnym odcinku nagrane. Co fajnie, żeby wprowadzili, ale pewnie i tak tego nie wprowadzą, bo będą mieli to w nosie. Zbyt duża firma, a ja zbyt mały jestem, ale okej. Okay. Także moi drodzy, najpierw naprawimy ciężarówkę. Zaczniemy od tego. Myślę, że ta trasa, którą wybrałem, jest spoko, bo jest to coś nowego. Zalecenia serwisowe. No dobra, 117 tysięcy. Tragedii nie ma. Myślę, że nic więcej nie musimy naprawiać, aby się szybko podróżować do Barcelony, jeśli dobrze pamiętam. Ale żeby mieć pewność, to wolę te zlecenie już teraz wziąć. To było to. Z Barcelony do Rzymu. Dobrze. Ciężki ładunek, ale damy radę. Akurat z takim ładunkiem damy radę, widzowie, bo to nie jest problem. Gorzej sobie radzi nasza ciężarówka z gabarytami. Dobrze, podróż szybka, brak funduszy. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. My jesteśmy w Miluza. No dobra, widzowie, no dobra. Naprawić naprawiłem, ale... W zasadzie bez sensu, bo jakby jasność jest taka, że nie zrobimy, zobaczcie, no brak funduszy, no nie weźmiemy kredytu, nic nam to, nie, znaczy weźmiemy, ale nic nam to nie zmieni, także to tutaj się trochę wkopałem z poprzednim odcinkiem. No to zobaczmy w takim razie zlecenia z tej Miluzy, skoro już się wziąłem za nagrywanie, tutaj gdzie jesteśmy, jakkolwiek to się zwie. To mamy puste palety, ale za duża trasa, bo prawie 2000. Tu jakiś Peugeot, nie wiem dlaczego Peugeot, jakieś użyte opakowania. Nie, nie chciałbym aż tak długiej trasy. To za krótka, ta by była jeszcze spoko, ale tu nic nowego nie odkryjemy raczej. I tylko tyle, my nie mamy, widzowie, zbyt dużego wyboru. Kurczę. 600 kilometrów robić trasę to dla mnie troszkę wstyd. Chociaż do tej Sewilli, jakbym się uparł, te 2000 kilometrów szybko przelecieć i tutaj byśmy coś może przeekspili, to już by było lepsze na 2000. Bo to jest, aha, to są takie same trasy zasadniczo. Ale znowu przez Szwecję. My ostatnio, słuchajcie, tyle przez tą Szwecję jeździliśmy, że ja podziękuję Szwecji. Szkoda, że nie ma na przykład z Hiszpanii gdzieś do Włoch właśnie, albo tutaj Serbia, Bośnia. Bo ja bym tu z miłą chęcią, słuchajcie, pojechał w te kierunki. To jedynie mamy do Czech i ewentualnie... Nie, do Austrii, sorry, do Austrii mamy. Ale 600 kilometrów to tak wiecie, 600 kilometrów to się nawet na... Nie, no z dystansem się nie złapiemy. Dobrze, 800 za mało. Ejku, zawsze jest problem, słuchajcie, z tymi zleceniami, widzowie, z tego względu. Dobra, a wiecie co, jak ma być krótsza trasa... To ona, a tylko 1100 by chyba musiała mieć. Czekajcie, bo 1500, a było 850. Teraz liczę pod kątem, a może dobrze by było pojechać, Stargard. W Stargardzie jeszcze nie byliśmy, a może dobrze by było pojechać. Tu mamy, zobaczcie, nic nie mamy poodkrywanego w tych Niemczech, ale no nie będzie to jakieś zlecenie, które by się opłacało, no ale chociaż zrobimy sobie... No ale wiecie, jakby nie patrzeć, to jest to, co mówiłem, że chociaż fakt, że za 1000 kilometrów fajnie jakby było te 100 tysięcy wynagrodzenia, ale za 47 to jeszcze też się opłaca. To jeszcze jest spoko, bo i na bramki starczy, i na paliwo, i to jest ok. Dobrze, wiecie co, to weźmy sobie to, bo jeszcze zastanówmy się. Teraz jakby ktoś się pytał, dlaczego się zastanawiam teraz. Powód jest bardzo prosty, widzowie. Mi bardzo zależy. Bardzo mi zależy, słuchajcie, na tym, aby... Chyba, że Szwecję i zmienimy trasę. Tylko 2000 to za dużo. Bardzo mocno mi, słuchajcie, zależy na tym, żeby... Żeby wbić exp. Ten exp jest dla mnie tutaj taki kluczowy, wiecie? Więc boję się, że te 1000... O, tu jest 1200. No to ewentualnie to. Bo boję się, że jeśli weźmiemy trasę zbyt krótką, to i nie będzie jakichś dodatków, typu na przykład jak szybka podróż, czy pilna dostawa, tak, to że nie wbijemy expa, a my musimy na tej trasie minimum 1000 expa wbić. Więc nie chcę tak na styk, bo nie wiemy, czy 1000 kilometrów to będzie 1000 expa, tego nie wiemy.
żeby się nie okazało, dobra, no kurde, 2000 mi się nie chce, tak 1500 jeszcze bym wziął kompromis. O, dobra, bierzemy to. Zużyte plastyki, gdzieś tam do Hiszpanii się pojedzie. 1200 kilometrów, jest ok. Dobra, jedziemy, widzowie, nie ma co tu się zastanawiać. Znaleziono sygnał GPS. Bo mamy minus. Gotowy do pracy. Minus, słuchajcie, na koncie, to tak być nie może. O, 13 kilometrów. Jedziemy i coś odkryliśmy, ale akurat salon nie jest nam potrzebny, ale przy okazji odkryjemy. Przy okazji, widzowie, odkryjemy. Widzę, że dealera, agencję pracy, sorry, agencję pracy. Także to już jest fajna sprawa, bo odkryjemy kolejnych pracowników, którzy będą dla nas pracowali. 1200 to tak w sam raz, tylko że widzę, że tutaj sen mi się załącza i też będzie trzeba zjeść drugim zjazdem. To rozplanować, ale to do wieczora sobie pojedziemy i wtedy się kimniemy. Myślę, że gdzieś powinno być napisane. 3 godziny, no. Myślę, że spoko. Myślę, że spoko, widzowie, rozwijamy naszą firmę transportową. Ja się ostatnio mocno wkręciłem, słuchajcie, właśnie w te rzeczy. No, o, agencja pracy, pięknie. Na przykładzie właśnie mówię Supermarket Simulatora, który no, jest dla mnie no, petardą. To mnie nawet wam powiem szczerze, naprawdę wiem, że mnie znienawidzicie za to, ale tak mnie wkręcił ten supermarket, że on mnie bardziej w tej chwili kręci niż Eurotrack, nie? No bo tam naprawdę jest możliwość rozwijania się biznesowo, chociaż bardziej jest to statyczne niż tutaj. To nie można tych symulatorów do siebie porównywać w ogóle. No ale może mój sentyment przez to, że przez ładnych parę lat swój sklep prowadziłem i gdzieś takie rzeczy mnie kręcą. No tutaj w Eurotracku mamy mało opcji jeszcze biznesowych, ale mam nadzieję, że one zostaną wprowadzone. Liczę na to, szczerze, naprawdę liczę na to, że oni te opcje tu, te parę tych opcji wprowadzą. Otwierać, Heniu, otwieraj, Darek, otwórz. Także byłoby fajnie, ale dziwna firma, w sensie za szlabanem kilka firm jakby było. Tu już mandatu chyba nie dostanę, tu policji chyba nie ma. Teren prywatny, to wiecie. Wielka firma jakaś, widzowie. I że tutaj, tak? No dobra. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. O, co to za firma, że rondo własne mają? Kurde, widzowie, co za... z ronda. Co to za firma, że mają własne za nami. Rondo. Dobra, Iwona tam. Nie marudź. Żadna kolejna trasa, bo dopiero trasę zaczynamy. Słuchajcie, my tu dobra, bierzemy to faktycznie, bo tu mamy pilną dostawę, ale to za dużo, za daleko, a te 1200 jest okej. Te 1200 to jest tak. Do dzieła. Taki kompromis na dzisiaj, bo ja ostatnio też dużo dużych tras robiłem, długich, i taka krótsza trasa nam nie zaszkodzi. Troszkę trzeba podlevelować. Trochę kasy trzeba zarobić, bo oczywiście już mnie kręci to, żeby kolejnych, oczywiście widzowie, pracowników zatrudniać, także mówię, ja akurat do Eurotracka bardziej tak biznesowo podchodzę niż jako tylko do jazdy, nie? Wielu z was tylko lubi pojeździć, was to kręci, spoko, szanuję, ale ja do tego zupełnie inaczej też podchodzę. Jazda to jest tylko taką troszkę odskocznią, przyjemnością. Dobrze, muzyczkę może sobie włączmy, widzowie. Nie mówię, no ta jazda mi się podoba, nie? No słuchajcie, jakby mi się nie podobała jazda, to bym nie jeździł. To nie tak. Żeby nie było, że tutaj mi się nie podoba. Bardzo mi się podoba pojeździć sobie, ale to jest jako bardziej odskocznia. Mnie, jak zresztą widzicie, no... Oglądacie moje odcinki i widzicie, że... Zjedź drugim zjazdem. Te rzeczy biznesowe mnie najbardziej zawsze kręcą, nie? Zatrudnić pracownika, awansować go. Rozwijać firmę. O, już wyjdziemy z minusa dzięki fajnemu kierowcy. Christian S. zarobił, ale już zobaczcie, że nie zarobił tam, powiedzmy, już nie zarobił. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tam nie wiem, 50 tysięcy, a już tylko 20 parę. No bo to też dotyczy pracowników, ale fajnie, według mnie fajnie. Skręt w prawo. Bo gorzej, jakby wiecie, te gałgany nam robiły minusy jakieś. A jak zarabiają 20 parę tysięcy, to jest większa taka motywacja do działania. Dobra, lecimy w trasę, widzowie.
O, dedykuję tym wszystkim fajnym widzom, którzy słusznie, podkreślam, słusznie stwierdzili, zjedź drugim zjazdem, że nie umiem realistycznie jeździć, to wam, moi drodzy, dedykuję, że coś niecoś potrafię. Znaczy, wam dedykuję ten odcinek i no realistycznie też można wjechać na rondo i się komuś trynić. Znaczy nie, no nie będę się tam aż tak spinał z realizmem takim stuprocentowym, bo tak nie zamierzam też, widzowie, się męczyć i wiecie, jak robić czegoś na siłę, ale w sensie mówię takim, że postaram się nie jechać jak wariat dzisiaj. Były odcinki, co gdzieś tam przyspieszaliśmy tempa, a dzisiaj ta trasa nie jest taka długa i też nie ma potrzeby. To czy odcinek będzie trwał godzinę, czy godzinę 15, to bez znaczenia. W tym momencie to bez znaczenia, ale często właśnie po to, że jak... Wiecie, no to jest troszkę kłopotliwe, nie? Ja wam chcę wszystko pokazać, bo to jest cała seria na waszych oczach. Nie? Pauzy to jedynie robię na jakieś picie. Zjedź z ronda. Albo toaletę tak zwaną, ale... Nie chcę, wiecie, no... połowie trasy gdzieś tam pauzować, a też no robiąc trasę na przykład 2000 km, no nie da się praktycznie w godzinę z czasem odcinka uwinąć. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Nie patrzę nawet, słuchajcie, na to, czy jakąś tam trasę dzisiaj odkrywamy, czy nie odkrywamy. Po prostu sobie kulturalnie jedziemy, żeby coś tam zarobić. Chociaż ja sam z tego zlecenia, słuchajcie, nie wyszedłbym z minusa. Także tu pracownicy muszą mi pomóc. Patrząc na moją, na minus na koncie, gdybym nie miał pracowników, to mimo tej trasy i tak ze zlecenia bym... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nie zarobił. O, wiem, widzowie, co możemy zrobić. Ja wiem, co mogę dla was zrobić z dedykacją, że... Skręć w prawo. Skoro twierdzimy, że jadę w miarę realistycznie, no to... no to po prostu nie dostać mandatu jakiegoś takiego za wykroczenie konkretne. No i nie uszkodzić ciężarówki, czyli w nic nie przydzwonić. Zobaczymy, czy się to uda, znaczy to się ma nie udać. Też ze mną to różnie bywa, nie? Trzymaj się lewej strony. To nie znaczy, że 80 na godzinę pojadę, bo to w życiu. Mogę tylko obiecać, że nie będę jak wariat zapieprzał, ale nie znaczy, że pojadę 80. Tak powiedzmy stówka max. To jest tak realistycznie. Zdarza się, że ciężarówka jakaś tam stówką leci. Tylko, że zaczynam ziewać. Znaczy nie ja, tylko ten gagatek za kierownicą, którym rzekomo jestem. Także mamy chyba coś koło godziny jazdy i trzeba rozplanować stację, więc albo na najbliższej. Gdzieś stacji się kimniemy. Tak trochę... Ni w dupę, ni w oko ta godzina, powiem wam na sen. Tak trochę kiepsko, widzowie, to z tym snem. Bo to się jak pójdziemy spać, nie wiem, o 15, to się o 21 obudzimy i cała nocka nasza. No ale dobra, skoro ostatnio w nocy jechaliśmy na transporcie wielkogabarytowym i nie do końca wyszło, to... Pokażę wam, że w nocy też. No trudno, no dzisiaj najwyżej w nocy pojedziemy. Raz na jakiś czas można. Przy okazji sobie zatankujemy, chociaż akurat paliwa nie musimy tankować, ale mi się rozpędziło to. Volvo. A, spłacony kredyt. Jano zarobił 67 tysięcy. Ładnie, a tak by zarobił 120. No ale jest to bardziej motywujące, że właśnie mówię. Że ci kierowcy, słuchajcie... Już takiego majątku nie zarabiają. Nie no, jechać mnie z tymi karawanami tu. Jedź tym kamperem, chłopie, bo... A. Coś czuję, widzowie, że jazda za tym kamperem
No niestety. Nie będzie zbyt chyba przyjemna. Oj! Nie będzie zbyt przyjemna jazda za kamperem. Jak kulturalnie obiecałem, to kulturalnie. Kacia, widzę, że muszę jedną rzecz zmienić. Minutkę, widzowie. Dobra, już, moi drodzy, bo chyba muzyka była troszeczkę za głośna w stosunku do mikrofonu i nie byłem, tak widziałem na wykresie, że nie do końca chyba mnie słychać. Ale myślę, że już jest wszystko gites. Dobra, to możemy sobie śmiało lecieć. Wow, no ziewaj, ziewaj, no jeszcze nie idę spać. Czekajcie, ile jeszcze mamy czasu? Godzina 50, no to godzinę jeszcze możemy jechać. Nam to i tak niewiele zmienia. Pierwsza lepsza stacja, mogę się zatrzymać, to już mi nic nie zmienia, czy ja godzinę pojadę, czy... Tyle, że będziecie mieli duże jasno. O, miałem stówką jechać, a 110 się zrobiło. No ja w tym Volvo nie czuję prędkości w ogóle. Jadę tak, wiecie, według jakiejś tam trasy, przeczucia i dlatego ja nie umiem, widzowie, jeździć 90, bo jakbym jechać 90, to bym chyba tutaj ja zasnął. Jeszcze jak ten gagatek mi tu ziewa, dobra, mamy stację, to tu się zatrzymamy, bo potem się okaże, że nie ma stacji i się będziemy martwić. Także się zatrzymamy na najbliższy. No tak, 90, to jest 90, to ja sobie nie wyobrażam tak jechać. Ale obiecałem, że jeden odcinek takiej trasy właśnie, no, mogłem w sumie... No ale to nie dzisiaj, widzowie. Może jutro. Mogę zrobić taką trasę właśnie coś koło... Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Coś koło właśnie 1500 km. Max. Ale drogie paliwo tu mają. Mogę zrobić taką trasę. 1500 km, włączyć ten bloker w... ustawieniach i wtedy no nie pojadę. To dla widza po prostu taki specjalny odcinek będzie. Dla was, widzowie. Bo dla mnie mi to żadną frajdę nie sprawi, ale sprawi mi wasza radość po prostu frajdę. Bo to, że wam się odcinki podobają, że komentujecie, że jesteście, no to mi sprawia frajdę. Dla widza się zawsze robi fajne rzeczy. Nie zawsze one muszą mi się podobać. Ale na tym też polega jakiś tam challenge. Wiecie, nie każdy challenge musi się nam podobać. No niestety, no zaczynamy jazdę w nocy, totalnie zaczynającej się nocy, no ale nic nie zrobimy. Może to i też ma, widzowie, swoje uroki. O, będzie bardziej realistyczna jazda, bo będzie mniejszy ruch. Ktoś tam coś zarobił, osiągnął poziom, super. A ktoś niestety minusami sobie. Ej, jedź mi tym kamperem, bo popie, wyjeżdżam, nie widzisz? Mogłeś pas zmienić. Jestem jak boty, kurczę, tutaj w Eurotracku. Boty tam się nie pierdzielą, wyjeżdżają, od razu się pchają na pas. No to robię to samo, co boty, nie? A, bo my spaliśmy, widzowie. To przecież ta kasa leci. Się dziwię, co ta kasa tak leci, a tu... Dobra, coś wyszliśmy z minusa. Dobrze jest. Może ciężarówki nie kupimy, ale w następnym odcinku, ale chociaż z minusa wyszliśmy. No, tak sobie możemy fajnie pojechać w nocy, spoko, widzowie. Chłopie, co ty mi drogę zajeżdżasz tym kamperusem? Ale poszedł jak rakieta, widzowie, patrzcie jak poszedł. Tak wystrzelił, że go dogonić nie mogę, to ładnie tam grzeje tym kamperem. Ktoś mi na ogonie siedzi, czyli coś za wolno jadę lewym pasem, widzę, bo ktoś mi tam... Jeszcze bym się zdziwił, jakby mrugali długimi. A to by było fajne, jakby Eurotrack to wprowadził, tak powiem wam szczerze. Że jak ktoś siedzi ci na ogonie i masz mu zjechać, to ci mruga długimi. To myślę, że jeśli chodzi o algorytm, to nie byłoby to jakiś tam wielki problem, bo sami widzicie, że jak jadę na długich, to auta z naprzeciwkami mrugają.
Więc tak samo mogłyby auta mrugać na lewym pasie, jak na przykład dojeżdżają do jakiegoś auta. Jest to do zrobienia według mnie, no ale to już tam taki, to już jest taki szczegół dotyczący jazdy, to ja bardziej tutaj mam uwagi odnośnie firmy spedycyjnej, ogólnie biznesowe, co oni powi... Ale jaki tu jest ruch? Ja mam wrażenie, widzowie, teraz się zastanawiam, czy ja dobrze mam ustawione to w tym panelu, czy czasem nie mam na większy ruch ustawione. Ale dobra, nie będziemy zmieniać, bo coś podejrzane, że jest taki duży ruch w nocy. Ha, ja tu patrzę na ruch na ulicy, a nie patrzę na licznik, dobra. Grzecznie jadę. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie powiecie, widzowie, że nie, jadę w miarę grzecznie. Zjedź w prawo. Najważniejsze, żeby jechać grzecznie. Jedź prosto. Migacze włączam. Jeszcze w nic nie. Nie przydzwoniłem. Źle nie jest. Trzymaj się lewej strony. O, teraz też nie przydzwoniłem, a niewiele brakowało. Widzicie, potrafię, coś nie coś potrafię, widzu drogi. A że tam ostatnio trochę taką passę miałem nieidealną. Niektóre rzeczy z własnej głupoty. Aczkolwiek w przypadku tego ładunku wielkogabarytowego to serio, widzowie, miałem pecha. Bo tak jak zobaczcie teraz, jedziemy w nocy, mi się to bardzo dobrze jedzie, bo ja sobie po prostu tylko patrzę przed siebie i się tam niczym nie przejmuję. Ale jak jechaliśmy z tym ładunkiem wielkogabarytowym, to właśnie w takiej nocy mi się strasznie źle jechało, bo po prostu musisz patrzeć w lusterka, widzieć ten ładunek, tam nic nie było widać. Na tej drodze nie było za bardzo lamp, tak jak tutaj na przykład, zobaczcie, tu mamy w miarę jasno i tu, tu już by się jechało. Po prostu takiego pecha miałem, nie? Bywa, no, życie widzę, życie. Trochę trzeba nadrobić trasy, żeby odcinek za długo nie trwał. No to tak z górki się zrobiło mi, tak ta ciężarówka sama przyspiesza na luzie. Widziałem, widzowie, że się nabijaliście ze mnie, jak po herbatkę sięgałem. Ja sam się z siebie oczywiście nabijam, więc tu was gorąco i serdecznie pozdrawiam. No oczywiście, no nabijajcie się ze mnie, macie rację. Absolutnie nie mówię. Kulturalnie widzicie, no taką fajną społeczność nam się stworzyła. Że można, może dana osoba mieć różne zdanie na różny temat, ale zawsze... I tak mam, jesteście fajną społecznością, ja to na przykład takich ludzi cenię. Bo ja na przykład merytoryczną krytykę zawsze chętnie przyjmę. Napisanie mi, że nie wiem, nie umiem jeździć realistycznie, nie jest niczym obraźliwym, bo jest to faktycznie krytyka, z którą się zgadzam. Ja tu chyba wierzę, nie no, chyba jest otwarte. Z którą się zgadzam, bo ja mam tego świadomość, że nie umiem jeździć realistycznie. Że to nie jest dla mnie nic obraźliwego, ale właśnie są fajni ludzie... I zawsze, zawsze takich ludzi będę pilnował. Jak ktoś tam się nie umie za bardzo wysławiać, chociaż tak, tacy ludzie się nie zdarzają u mnie, to jest fajne. Ale to wam od razu mówię. Trzymaj się lewej strony. Jak znajdą się osoby, które, nie wiem, wysławiać się nie potrafią, albo zieją taką z natury toksycznością, takim jadem, takie osoby zawsze będą usuwane u mnie. Ale nie mam potrzeby usuwać, bo takich osób u nas nie ma. Nie trafiają się tacy ludzie na moim kanale. I to jest super. Jak mówię, że jesteście super fajnymi ludźmi. Mi się to podoba, że się ze mnie pośmialiście, że... Trzymaj się lewej strony. Że po herbatkę sięgałem. Ja też mam duży dystans, ja sam się z siebie śmieję. Sam na przykład mówię, że jestem szkodnik.
niby poważnie mówię, że wiecie, ale to jest pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę to jest na poważnie, no bo sami widzicie, że lepiej mi kurczę biznes wychodzi niż jazda ciężarówką. Taki online'owy oczywiście, nie? Typu, no tutaj macie kolejny przykład w Supermarket Simulatorze. W farmingu to już w ogóle nie mówię, a w Eurotrucku też, no bo to już jest któraś seria przecież z rzędu. Właściwie pierwszą serię biznesową to właśnie z Eurotruckiem zaczynałem. Jeszcze wtedy nawet odcinków City Skylines nie było. Była pierwsza seria była z Eurotruckiem właśnie. Od początku mnie to wkręciło. I nie nudzi się. Zdecydowanie się nie nudzi. Ale myślę, że powiem szczerze, jeżeli bym nie... Zróbcie co chcecie, widzowie. Ja mogę tylko radzić. Jeśli ktoś z was ma powiedzmy ten 24, 5 level, tak gdzieś plus minus podobny jak ja na tym profilu, ja wam polecam. Szczerze polecam wam wprowadzić... zbić te zlecenia o połowę. Wartość. Uwierzcie mi, że daje to frajdę, bo o co mi chodzi? Gdybym ja na przykład teraz sobie jeździł, słuchajcie, na przykład tą trasę bym robił i za nią bym dostał tam, nie wiem, pół miliona załóżmy, nie miałbym z tego żadnej frajdy. Kompletnie. Ja tu jadę trasę za jakieś tam 45 tysięcy, chcę wam przypomnieć. Jeżeli dobrze pamiętam, tylko 45 tysięcy, ale 1000 kilometrów, mówię spoko. Takiej trasy, od razu wam mówię, za 45 tysięcy, takiej 5 tysięcy plus nie pojechałbym, bo to już nie jest żadna motywacja. Za 5 tysięcy plus, znaczy 5 tysięcy kilometrów, no to te 200 tysięcy już by trzeba dostać, nie? Dlatego mówię, dlatego tego moda real economy kompletnie nie uznaję, bo to też jakby w drugą stronę jest brak motywacji, nie? To wiecie, to trzeba wypośrodkować. I tu jest dla mnie ten kompromis. Tu jest dla mnie, słuchajcie, ten kompromis, że bez problemu za te 45 tysięcy mogę jechać tą trasę 1200. Ja wiem, że niektórzy by chcieli od razu, wiecie, kokosy, niektórzy mody ściągają, ale po co? Cały czas, ja wam mówiłem to dziesiątki razy i będę powtarzał, naprawdę nie ma sensu ściągania modów, które dają pieniądze większe, bo tu mówimy o tym. Jeszcze rozumiem, że ktoś ściąga moda real economy i z tego korzysta. Jak kogoś to kręci, spoko. Mnie to nie kręci. Ja akurat nie polecam. Według mnie ten mod jest do kitu. Ale to jest moje zdanie. Ale w drugą stronę, jeśli ktoś ściąga mody, kurczę, żeby sobie więcej zarabiać, no to jest głupota, widzowie. Naprawdę, to jest brak ambicji. Nie chcę nikogo obrażać, żeby nie było... Ale zastanówcie się, czy zadam ci, drogi widzu, takie proste pytanie. Czy sprawia ci frajdę to, że masz, tak jak ja właśnie miałem, ile, 4 odcinki temu to już było? Miałem zlecenie za milion. Okej, jedno zlecenie zrobiłem. Ale jakby to było to już takie przewidywalne i w sensie w tej sytuacji no niewiele by brakowało, żeby Eurotruck się znudził, no bo zobacz... Jeśli masz przewidywalną sprawę, że ty robisz zlecenie za milion, twoi pracownicy w tym czasie zarabiają drugi milion, czyli kończysz kurs, masz 2 miliony na koncie i kupujesz 5 ciężarówek, czyli tak naprawdę jeden garaż jesteś do przodu i potem się to jakby jeszcze powiela za jakiś czas. No, rozumiesz, no to nie jest żadna frajda. Ja w momencie, kiedy sobie jakby stwierdziłem, że poprzeczkę podniosę, bo skoro mam wylewelowane podstawowe rzeczy, typu długodystansowiec, tam ładunki, tak? To mam w miarę wylewelowane na full. No to podniosę poprzeczkę. Dla mnie podniesieniem poprzeczki było zbicie ładunków o połowę. I w tym momencie na przykład... No mówię, akurat to konkretne zlecenie jest dosyć tanie. Bo ono nie miało tam chyba żadnych dodatków, nie? Ale też jest masa, słuchajcie, zleceń, które mam za 500 tysięcy, a nie za milion. I to i tak jest jakby według mnie duża kasa. Ja nawet powiem wam szczerze teraz, tak się głębiej zastanawiając, bo oczywiście to z realizmem nie ma nic wspólnego, to żeby było jasne, tak? Bo to jakby w świecie realnym tyle nie płacą, ale... Więc tutaj mod real economy jest prawdziwy, ale po prostu dla mnie w Eurotrucku nie.
Natomiast chodzi mi o to, że... Teraz myślę, no nawet jakbym miał trasę 5000 km zrobić za 250 tysięcy, a nie za 500, czyli jeszcze taniej, ale już od razu wam powiem, nie będę grzebał w tym modzie, bo... Znaczy to nie w modzie, bo ja to w konsoli wpisywałem, nie? Ale dużo się namęczyłem, żeby to zadziałało i tam widzieliście w którymś odcinku, że mi się za 10 tysięcy zlecenia zrobiły. Więc wolę już na razie nie grzebać, bo jak działa tak jak jest, to jest jeszcze spoko, ale zobaczymy. Zrobię parę tras, jak mnie to znudzi, że za dużo kasy, to najwyżej będę kombinował. Natomiast ja wam powiem szczerze, jakby była taka trasa, no jak to porównać. Jeśli tu mamy trasę, załóżmy w granicach, trasa 100 tysięcy, znaczy inaczej, trasa 1000 km mogłaby być, nie, znaczy powinna być według mnie, nie wyższa. O, zobaczcie, Denis zarobił 22 tysiące, to jest tak, uważam, uczciwie, bo nie jest to minus, tak? Tak by pewnie zarobił 44. Nie wiecie, 10 kierowców by tak zarobiło, już masz 400 tysięcy, a tak masz tylko 220. No, według mnie to jest takie... Jest ten dreszczyk takiej emocji, taki biznesowy dreszczyk. Na raty kredytu i tak zarabiamy, wiadomo. Więc jest spoko. Ale tak się właśnie zastanawiam, jakbym miał mieć trasę... Czekajmy, trochę tutaj za... Się pauza zrobi, mam nadzieję, że tak. Dobra. Jakbym miał, tak się właśnie zastanawiam, jaki przelicznik sobie obrać, bo jeżeli teraz mam trasę... Myślę, trwa przetwarzanie danych, widzowie, muszę się skupić, a nie chcę w coś przydzwonić, bo to jest też te uczony błędami, że jak ja się za dużo skupiam na tym, co wam mówię, to potem w coś przydzwaniam. Próbowałem to jakoś przeliczyć i teraz tak, jak to powinno być zbite? O, dobra. Jeżeli na przykład mielibyśmy trasę, ja wiem, 4000 km. Albo 3. 3 to jest taka bardzo... Dobra, 2. Bo tak od 2 do 3, o. Bo to są takie bardziej nie najdłuższe. W sensie o to mi chodziło, żeby nie była to taka najdłuższa, tylko taka środkowa trasa z tej środkowej półki. No to uważam, że środkowa, nawet środkowa trasa to według mnie będzie 1500 do 3000. O. O, to będzie dla mnie środkowa trasa. Ja będę starał się robić. No to takie kursy, na przykład kurs 1500 km, żeby za te na przykład 100 tysięcy był max, 80 nawet, czyli połowę jakby do kilometrów, czyli jeśli trasa by była za... O, to by było dobre. To by był dobry przelicznik, o połowę zbite do dystansu. Trzymaj się prawej strony. Jeśli trasa by była 3000 km, oto byśmy dostawali 150 tysięcy. To i tak jest dużo, słuchajcie, widzowie, kasy. 150 koła za kurs to jest dobra kasa. Czyli wtedy analogicznie, jeśli trasa by była 5000 km, to byśmy dostawali 250. W tej chwili u mnie za taką trasę 5000 jest 500, czyli jeszcze o połowę powinno to być zbite. Okej, okay, czyli 0,25 rozumiem, bo tak mamy 0,5 ustawione zbicie ceny, a tak by było 0,25. O. I widzicie? Jaka prosta sprawa. Dzisiaj to tak trochę tutaj jedziemy na tej autostradzie po nocy. Ja wiem, że to może nic ciekawego nie jest. Staram się kamerą nie bawić. Zresztą po ciemku to ciężko będzie miniaturę zrobić. Chyba, że gdzieś się zatrzymamy, to... Tak, też była uwaga i dobrze, widzu, że napisałeś. Pozdrawiam cię serdecznie. Mnie też to wkurza, jak się bawię kamerą. Także to działa w dwie strony. Ciebie to wkurza, mnie też. Ja czasem muszę, no bo że chodzi o miniaturę. Ale na pewno już na trasie w czasie jazdy tego robić nie będę, nie? Ja już będę teraz się 10 razy zastanawiał, bo czasem widzicie, tu herbatka, trasa spieprzona, tu kurczę... Miniatura, przydzwaniam w coś. Nie, ja nie mogę tak, wiecie, przydzwaniać, bo kurde, jeszcze zostanę dzwonnikiem z Notre Dame, jak tak będę co chwilę w coś przydzwaniał. Nie może tak być. Trzeba kulturalnie, bo jeżeli firmę chcemy rozwijać, a mówię, że tutaj podchodzimy do tego biznesowo, no to... To trzeba do jazdy ciężarówką... O, widzowie, zobaczcie. To trzeba podejść do tego tak. Jeżeli podchodzimy do Eurotracka biznesowo, a ta moja seria no jest, mówię, podejściem biznesowym bardziej,
to do samej jazdy ciężarówką też trzeba tak podejść, czyli po prostu trasa ma na siebie zarobić. A żeby trasa na siebie zarobiła, to nie może być strat. Stratą są zawsze, no już tam nie liczę paliwa i autostrat, no bo to już za grubo by było, jakbym miał tak, wiecie, aż liczyć, ale już stratą nie jest, jak nie muszę naprawiać, stratą są mandaty potencjalne, tak, bo to idzie na minus. No i uszkodzenia ładunków, także w tę stronę pójdziemy. Żeby było biznesowo, to trasa musi na siebie zarobić. Policjanty chcą się ze mną ścigać, ale ja nie będę się z nimi ścigał. Widzicie, grzecznie, kulturalnie dzisiaj jadę. Może dlatego, że w nocy i nie ma ruchu na ulicy i że deszcz nie pada. Ja nawet nie wiem, czy przypadkiem ostatnio deszczu nie wyłączałem. Coś mi podejrzane. Jadę chyba trzecią trasę, widzowie, i... Jadę chyba trzecią trasę i deszcz jeszcze nie padał. Możliwe, że wyłączyłem deszcz. Ale nie będę teraz sprawdzał, teraz jedziemy. No słuchajcie, ja się wam przyznaję, no co mam się wam nie przyznawać. Nigdy nie wyłączę na tym etapie przynajmniej czujnika snu, tak? No i nie wyłączę mandatów, tego absolutnie nie. Raz się w jednym odcinku zdarzyło, tam chyba jak przez Litwę jechaliśmy, bo widz znowuż też pytał, czemu ja przez Litwę nie lubię jeździć. Nie dlatego, że mi się nie podobają widoki, tam jest też klimat, bo jeżdżą takie, no, takie ruskie samochody, nie? Wszystko jest spoko, poza tymi ograniczeniami do 70. To jest dla mnie masakra. I to jest moja odpowiedź, dlaczego ja nie lubię jeździć przez Litwę. Ja, jadąc przez Litwę, po prostu wyłączyłem ograniczenie prędkości, to raz się zdarzyło. Ale to nawet nie wiem, czy jakiejś długiej trasy nie robiliśmy przypadkiem. Coś podejrzane, że ta policja tak zwolniła. Ja coś przeczuwam tutaj, ograniczenie prędkości, widzowie, i potem będą chcieli mi mandat dać. Już widzę bramki, więc zwolnijmy. Bo to często tak jest, że tuż za znakiem już ci mandat dają. Ile tu jest? To 10. Dobra, jeszcze się załapiemy. Pewnie 70? Nie, 90. Dobra. O, takie ograniczenia są spoko, zobaczcie. A w Polsce to od razu takie skoki są. I ta 40 przy tych bramkach. A tutaj przynajmniej nie ma tej 40. Ale 70 w życiu byśmy w te... Bo tu jest ograniczenie do 70, znaczy tam było. W życiu byśmy 70 w te bramki nie wjechali, bo szlaban by się nie zdążył otworzyć, widzowie. Ale fajne, zobaczcie, bramki się skończyły i od razu 130. Nie ma tak jak w Polsce, że takie tam... Pic na wodę, fotomontaż. Widzicie, lubię w nocy jeździć. Mówię, rzadko robię to, bo też wiem, że na odcinkach jazda w nocy dla widza nie jest tak atrakcyjna, więc staram się, jak widzicie, tak sen dobierać, żeby w nocy nie jeździć. A dzisiaj już nie chciałem dwa razy pod rząd się przesypiać. Wiedziałem, raz sobie możemy na jakiś czas zrobić. Znaczy raz, no ten gabaryt był w nocy, ale widzieliście, że jest różnica. To nie jest tak, że w nocy nic nie widać. Fajnie się jedzie w nocy. Tylko nie z takim gabarytem, że wiesz, musisz Znaczy nawet jakbym miał jechać po takiej autostradzie jak teraz, dałbym radę, tylko że najgorsze były te auta z naprzeciwka, nie? W tym gabarycie. I te zakręty, to po prostu taki trudny poziom sobie wybrałem. Bo po takiej autostradzie jak tutaj, to bez problemu bym w nocy jechał z gabarytem. Dlaczego by nie? Przykleiłbym się do prawego pasa, zobaczcie, tu bym się o barierki nie musiał martwić, bo mam jeszcze pobocze, tak? Pas awaryjny jest. I tu bym dał radę, ale no tam po prostu ta trasa mnie pokonała. Znaczy w sumie to nie trasa mnie pokonała, końcówka mnie pokonała. Ale dobra, to nie spoileruję. Kto nie widział, to zobaczcie, widzowie, poprzedni odcinek, to wszystko tam jest pokazane. Ja będę wam tu opowiadał o poprzednim odcinku. Aż by mnie kusiło, żeby znak zapytania odkryć, ale nie chce mi się tam jechać. W sumie jedną agencję pracy dzisiaj odkryliśmy, tragedii nie ma, tak? Ja już nie mam na to takiej presji. Wiecie, bo jakby, no ile, no trzech kierowców zatrudnimy w jednym odcinku, to jest max. Jakby ich tak nie ubywa, więc to tam nie mam presji na te. No szybko nam idzie, więc myślę, że przy takim tempie jest szansa, że właśnie te w koło godziny się ten odcinek
zamknie, może godzina z małym hakiem. Sen już nas nie interesuje, tylko nas interesuje jechać i dojechać. Auto naprawiliśmy, ale jak widzicie ma zero uszkodzeń, także teraz będę trzymał się tego, żeby zrobić kilka tras bez naprawiania ciężarówki, żeby nic tam jej nie otrzeć nawet. Także będę się starał najlepiej jak potrafię, widzowie, jechać. Już się staram, już zacząłem, nie? To staranie. Lecimy, widzowie, lecimy. Oj, ograniczenie prędkości. Znowu bramki. Ile tu jest tych bramek, słuchajcie. Kto ma za to, widzowie, płacić? No ja płacę. A kto by miał płacić? No ja płacę. Kurde, no. Już się bałem, że mi ten szlaban na łeb spadnie. Się czasami też mi zdarzało. Już wiecie, jestem ostrożny, bo obiecałem bez mandatu i patrzę nawet w lusterka, czy mi jakiś gagatek, kurczę, nie chce we mnie wjechać. Wiecie, że nawet nie pamiętam, co my wieziemy? Ja jestem udany, nie? Tak się skupiłem na trasie, na tym, co mam wam do przekazania, że... Ja sobie muszę picie przynieść, moi drodzy. Ale to już możemy tak spauzować, nic nie stanie. Lecimy, widzowie, lecimy, nie ma czasu, trzeba dojechać do celu, bezpiecznie oczywiście. Już się zaczyna robić jasno. To ma swoje uroki, widzowie, taka jazda w nocy również, bo zobaczcie, widzicie, no bardzo, nie będę zmieniał kamery, ale bardzo realistycznie wyglądającą pogodę. I to trzeba Eurotrackowi naprawdę przyznać, że te wschody słońca, zachody słońca, to wszystko jest mega, mega realistyczne. Oj. To trzeba im przyznać. A gdzie my to? Do Belgii jedziemy? Nawet... Jak do Belgii? Myślałem, że my jedziemy gdzieś do Hiszpanii. A nie, bo to nie jest flaga Belgii, tylko Francji. Dobra, pomyliły mi się flagi. Dobrze, jedziemy do Hiszpanii. A w Hiszpanii chmury. No to będzie deszcz padał. Czyli chyba deszczu nie wyłączyłem. Może wyłączyłem? Dobra, teraz uwaga, żeby mi to jakiś bot nie wjechał we mnie. Zatrzymał się. Dobra, Espanol, widzowie. Espanol. Jeszcze, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na nikogo nie trąbiłem. Poza tam chyba, że... Nie wiem, czy komuś titnąłem na pozdrowienie, ale tak na nikogo nie trąbię. Oj. ...430 km. No to myślę, że powinniśmy, widzowie, wbić ten exp taki, jak jest potrzebny. Trzymaj się lewej strony. Jest nam dosłownie 1000 expa potrzebne, no a że trasa miała chyba tam 1400, czy nie, 1500 miała, albo 1600. Mi tylko chodziło w dzisiejszym odcinku, żeby wbić ten level, bo w poprzednim wiedziałem, że nie wbiję. Na tym gabarytowym, znaczy nawet nie wiem, jakie tam expa za wielkie gabaryty dają, ale to jest jakoś tam słabo płatne. Zobaczmy, czy działa. Nie działa z tym migaczem. No troszkę do lewej. A dobra, już nie muszę. Gościu zjechał. Zobaczcie, jak się ładnie jasno robi. Także w Hiszpanii wybierzemy miejsce fajne na miniaturkę. Z wychodzącym słońcem, słuchajcie. Zakrętasy. Jakbym jechał niegrzecznie, to już bym na pewno gdzieś wleciał. To już by mnie wyniosło jak nic.
Zaczął się duży ruch, widzowie, bo godzina, no, szósta, godziny szczytu się zaczynają. Już nie jedzie się tak przyjemnie jak w nocy, także widzicie, jazda w nocy też ma swoje plusy, nie? Chociażby ze względu na ruch uliczny, co faktycznie w świecie realnym też ma miejsce, tylko tu muszę uważać, jak będą bramki. Bo te bramki w Hiszpanii, widzowie, są zdradliwe, co widzieliście w którymś z odcinków. Jak się powiesiłem na jednej bramce. Aż się dziwię, że ta tablica taka toporna, nie? Ona się powinna teoretycznie urwać, a tu mi ciężarówkę wywaliło. No i widzicie, jedziemy sobie kulturalnie 90. Nie będę wyprzedzał gdzieś tam po poboczach. Ja powiedziałem, że będzie kulturalnie. To jest kulturalnie, widzowie. Nie trąbię. Nie pełna kulturka. Nią, 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 nią. Aż się kurzy. Tak kulturalnie jadę, że aż się kurzy, widzowie. Widzicie? Ale dogonić by ich wypadało, wiecie jak jest. No i 300 km. No i pięknie. Dojedziemy na godzinę 10.22. Czyli raptem 2 godziny nadrobiliśmy przy całej trasie, ale się nie spieszyłem. Ale to tak warto sobie testować, nie? Nie wiem, czy to przypadkiem nie była jako pilna dostawa. Ja wiem, że może była pilna. No zobaczymy na końcu. Teraz nieistotne. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Kto mi tam? O, teraz Jano dał minus niestety. Ostatnio ładnie Jano zarobił, teraz zrobił minusa. No bywa, bywa. No to dlatego, wiecie, dlatego między innymi ze względu na pracowników ścinanie tych zleceń ma swoje wady. Bo jak widzicie, przez cały kurs nasi pracownicy tak zbyt wiele nie zarobili. Ale jest to dla mnie i tak właśnie bardziej motywujące, że zobaczcie, skończę kurs i raczej na ciężarówkę mi nową, kolejną nie starczy. To ma już takie swoje, troszkę takie, taki zwiększony poziom trudności, nie? Dla mnie super. Każdy oczywiście ma inaczej, ale dla mnie jest to... Dla mnie, widzowie, jest to super. Dobra. Hiszpańska miniatura będzie. Aż blokujemy cały ruch, słuchajcie. I co? I sru od razu na lewy. Ale fuksa, widzowie, fuksa mieliśmy, słuchajcie. Wpierdzieliłem się gościowi. Dobrze, że nie przydzwoniłem. Trzymaj się lewej strony. Bawienie się kamerami. Dobra, już będzie coś na miniaturę, już więcej nie zmieniam, obiecuję. Raz na cały odcinek muszę coś tam. Teraz już nic nie zmieniamy, teraz już lecimy do celu po prostu. Tak godzina 10, no to też tak mówię, przy krótszych trasach możemy, widzowie, się tak umówić. Jak będą te takie krótsze trasy do 1500, po prostu szybko będę zlecenia starał się wybierać, żeby to też było krócej. Albo po prostu będę pauzował czas wybrania zlecenia. O, możemy też tak zrobić, widzowie, że... Bo ja muszę rozkminić, jakie zlecenie wybrać pod odcinek, ale mogę to wybrać po prostu, spauzować, wybrać zlecenie, cyk, cyk, cyk i od razu zacząć to zlecenie. To też będzie wtedy 10 minut, myślę, że ściętego czasu, to jest dobrym pomysłem. A jeżeli będzie taka trasa do 5, 1500, tam 1600, to
możemy sobie kulturalnie jechać, a czasem jak będą dłuższe trasy, no to coś tam będziemy nadrabiali, żeby ściąć z czasu. Oczywiście czasu jazdy. No to już zobaczcie, zaraz koniec. Można. Czy mówi się, nie mów hop, póki nie przeskoczysz, jeszcze nie dojechałem, nie? Ale... Czuję dzisiaj ewidentnie... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Czuję, słuchajcie, dzisiaj ewidentnie moc, energię, także... Zjedź w prawo. Nie przewiduję tu jakiś... nieprzyjemności, absolutnie nie przewiduję. Jakieś stepy, kurcze. Hiszpańskie. No zapomniałem znowu, gdzie my jedziemy. To było gdzieś na pewno w Hiszpanii. Nie wiem, czy to była Sewilla przypadkiem. Chyba Sewilla. No tędy już jechaliśmy. Dzisiaj na pewno nic mapy nie odkryliśmy. Ale z drugiej strony, widzowie, jakby wiadomo, że... No już będzie coraz trudniej mapę odkrywać, chyba że się zapuścimy na West Balkans. A możemy się zapuścić. Ja może zrobiłbym to, słuchajcie, inaczej. Widzowie, mam pewien pomysł. Bo skoro mieliśmy problem z tym, żeby wjechać do West Balkans, nie? To ja może powinienem zrobić tak, i może to zrobię, że po prostu teleportuję się przez szybką podróż do jednego z miast i weźmiemy parę tras w najbliższych odcinkach, które będą z danego miasta w West Balkans do innego miasta z West Balkans, żeby po prostu nie wyjeżdżać z tych Bałkanów. I wtedy nie powinno nas jakby z Eurotracka wywalać. Tam jeszcze Grecja pod to podchodzi, która jest w promocie. Ja wam się przyznam szczerze, że do Grecji w ogóle nie jechałem. Chyba nawet jeszcze w poprzednim... No, poprzednim koncie. Także Grecji w ogóle jeszcze nawet nie widziałem na oczy, więc sam bym sobie pozwiedzał. To możemy, widzowie, tak zrobić. W ten sposób po prostu zwiedzimy. I wtedy tak naprawdę odkryjemy bardzo dużo nowej mapy. To będzie miało sens. Wtedy, bo jakby w momencie, no i oczywiście jeszcze Wielka Brytania, ale to ja już wolę najpierw West Balkans. Jest ładniejsze. I to nam da, widzowie, tylko tam będą te fajne granice. Znaczy mi się te granice na West Balkans podobają, mimo że są męczące, bo na jednej granicy masz 5 kontroli chyba. 4 do 5. Bywa to naprawdę męczące, to no podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, nie? Także tak możemy zrobić, jeśli chodzi o tą serię i po prostu na razie się przenieść troszeczkę na West Balkans, tam troszeczkę pozwiedzać. Co za tym idzie, odkryć oczywiście mapy. Bo tutaj już będzie ciężko. Ja bym mógł oczywiście te GPS-y zmieniać tam, gdzie nie jest odkryte, ale... No powiem wam tak, nie wiem, czy mi się chce z trasy, która ma, nie wiem, 1600, robić trasę na 2000. No tak mi się wydłużać trasy to aż nie chcę. Jeszcze o 100 km mógłbym wydłużyć, ale... O więcej, słuchajcie, nie chce mi się wydłużać tej trasy. To takie dla mnie, wiecie, też bez sensu, nie? W sensie tylko po to, żeby odkryć mapę, nie? Ale jest to jakiś tam cel, bo mamy, widzowie, taki cel, taki challenge sobie założyłem, żeby całą mapę odkryć. No zobaczymy, no. A my, słuchajcie, dzisiaj jeszcze żadnych takich robót drogowych po drodze nie mieliśmy, nic nas nie spotkało. Z jakichś, nie wiem, rzeczy. Gościu, kurde, chłopie, no gdybym nie zahamował, to byś przydzwonił. Widzicie, no i tak się dostaje mandaty. Musisz gnoja puścić, mimo że ty masz pierwszeństwo. No ale na szczęście,
przewidziałem tą sytuację, bo już na pamięć wiem, jak boty się zachowują, więc żeby nie dostać niesłusznego mandatu, zrobiliśmy to tak, jak zrobiliśmy. Widzicie, kierowcy zyskują poziomy, oni jakieś tam fajne trasy robią, ale te zlecenia już są płatne, tam 14, 20 parę tysięcy. I na koncie mamy te 149, no, plus to, co ja zarobię. Według mnie to jest spoko, nie? Że tam, no nie wiem, no zobaczcie, to nagle nam się, no dobra, no też nie można porównywać z trasą, która miała 4000 kilometrów. To jest tutaj praktycznie prawie trzykrotnie mniej. No ale już nie jest to 2 miliony, a jest to, nie wiem, tam będzie 200 tysięcy, nie? Także fajnie. I za taką trasę pewnie jakbym robił najdłuższą, taką 5000 kilometrów, no to koło miliona byśmy mieli pewnie zarobku. Koło miliona. A nie dwóch. Albo może nawet nie miliona, widzowie, może nawet nie miliona, a 500 tysięcy, ale to tam, to jest dla mnie motyw. Widzicie, 19 tysięcy, takie są te zlecenia. Mnie to naprawdę motywuje. Patrzcie, 21, a Umma zawsze bardzo dużo zarabiała, tam nawet miała zlecenie za 100. Oczywiście będę musiał, ale to już po skończonym odcinku, przejrzę tych kierowców, nie będę na każdym odcinku, widzowie, akurat prawej strony, a następnie kierowców przeglądał, natomiast ja sobie ich przejrzę, jakoś tam ich sobie, czy są dobrze ustawieni. Bo może skoro oni poziomy teraz... ...prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ta Iwona mnie rozprasza czasami, no ale z drugiej strony, gdyby nie gadała, to często bym źle skręcił. Wiecie, no to jest taki moment, kiedy już no, ci kierowcy są tam dość mocno wylewelowani i trzeba tego pilnować, nie? Bo czasem raz awansują i nie dopilnujecie i wam jakby potem przepadnie ten poziom tego levelowania. Także ja wolę zaglądać tam. I o tym dlatego też wam często mówię, zaglądajcie tam do kierowców, miejcie kontrolę nad tym, jak ich levelujecie, bo od tego zależy no, ten potencjalny wasz sukces, nie? To jest podstawa. Spróbuję teraz może każdemu ustawić, zobacz jak oni tam wylewelowani są, ale może spróbuję na jeden odcinek każdemu ustawić, żeby wbił ten poziom oszczędności paliwa. Bo to może nam też sporo zmienić, jeśli chodzi o koszty. Bo skoro już większość ma na maksa długodystansowca i tego, jak to tam był długodystansowiec, ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek. Ale chyba wszyscy jeszcze nie mają na maksa. Znaczy z tych nowych, z tych pierwszych, mówię o pierwszych kierowcach, jakich mieliśmy. Trzymaj się prawej strony, to, że nie, następnie zjedź w prawo. To, że nie wszyscy, to wiemy. Zjedź w prawo. Widzicie, jak ładnie, kulturalnie dojechałem bez mandatów. Trzymaj się prawej strony. Łezka, już nawet nie będę czytał tej nazwy, bo mi się język połamie, widzowie. Sorry. Hiszpański jest fajnym językiem. Fajnie się go może słucha. Ale jest bardzo trudny, przynajmniej dla mnie. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. A ci tutaj oczywiście blokują przejazd, a ja ich zrobię w ciula i pojadę lewym pasem. Bo nie wiem, na co oni tu czekają. Nie wiem, na co oni tu czekają. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Widzicie, jak kulturalnie Yuken jedzie. Możecie mnie chociaż raz... Oj Jezu, jakie garby tu ktoś zrobił. Chociaż raz, widzowie, możecie mnie pochwalić, bo się naprawdę starałem jechać w miarę realistycznie, w miarę kulturalnie i w miarę bez mandatów, co w moim odczuciu mi się udało. Żadnych szaleństw nie robiłem na drodze, nikogo nie zahaczyłem, nigdzie nie przydzwoniłem ciężarówki, nawet w 1% nie uszkodziłem. To jest, myślę, wyczynem, widzowie.
Słuchajcie, my tu w lewo jedziemy. Jedź, gościu. Jakie tu garby chamskie powstawiali? Co to tu ma być? Koniec trasy. Teraz jeszcze tylko musimy tu wjechać. Po liniach ciągłych to rozumiem, że nie można. Musiałbym jechać pewnie na rondo, zawrócić. Ale ja sobie skrócę drogę. Stój, gościu, tym Seatem. Ja tu jadę. Po ciągłej. Dobra. Dostarczyliśmy. Pytanie, czy dostaniemy tyle premii, żeby awansować poziom. A nie, 1200 wzięliśmy trasę. 1200 expa, czyli wbiliśmy level. Dobrze. 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 Premia na długim dystansie. No spoczko. Spoczko. Fajnie. To następnym razem. No, ja sobie wezmę teraz... Ja czy sobie nie. Sobie nie chcę ekologicznej jazdy. Chcę, moi drodzy, kierowcami spróbować ekologiczną jazdę. Kierowcom. Ale to zobaczymy. Widzicie? Bo ci już tu mają... delikatny może. Ci tu już mają naprawdę ładnie, ładnie wylewelowane. No to akurat siłą rzeczy zobaczyliście, jak mam. Widzicie? Dlatego trzeba zaglądać. Tu już ma delikatny na przykład na maksa. Znaczy o wysokiej wartości ma na maksa. Tak ich wylewelowałem. Także to trzeba pilnować, bo tu łatwo się... O, nasza Helga, która się znalazła, dostała nową ciężarówkę. Chociaż nie wiem, tam nic jeszcze nie zarobiła. Może robi kolejną długą trasę. Także moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi oczywiście już tradycyjnie bardzo miło, drogi widzu, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i też, moi drodzy, dość dużo osób, bo ponad 80% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Także nie zapomnijcie o zostawieniu suba, by być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Czy to z Eurotracka, czy ostatnio bardzo popularnego Supermarket Simulator, także zapraszam do oglądania. Ja zapisuję, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!